poziom 113, potocznie Verum Terra Machinis, a wcześniej Deum de Machinis. To zurbanizowane środowisko podzielone na trzy zdefiniowane sektory, pojedynczo oznaczone jako region Aleph, region Bet i region Gimel. Region Aleph klasyfikowany jest jako region znany wcześniej jako cały poziom 113, będąc dużym zamotyzowanym obiektem o strukturze podobnej do elektrowni zasilanej ropą naftową. Region jest zauważalnie zniszczony, o czym świadczy obecność niedoskonałości i szczelin rozcianych wzdłuż ścian z plamami na ścianach. Ściany są w dużej mierze wykonane z betonu i wzmocnione prętami zbrojeniowymi i stalową konstrukcją, przerywaną tylko w przypadkach obecności okna. Podłoga wyłożona kafelkami obejmuje cały region i składa się z niezidentyfikowanego materiału ceramicznego, którego właściwości częściowo odpowiadają właściwościom cegieł. Światła w tym regionie to głównie żarówki, które wydają się być wadliwe i świecą ze zmienną jakością, czasami wyłączając się bez ostrzeżenia. Region Bet to środowisko miejskie wspinające duże amerykańskie miasto. Składa się wyłącznie z materiałów metalicznych, takich jak aluminium, żelazo, kobalt i miedź. Region ma największą liczbę jednostek w swoich granicach i zwykle można je znaleźć na alejach regionu i na parterze większości budynków. Budynki są oznaczone jako anomalne zjawiska, czasem opisywane jako gatunek przeocznych bytów na poziomie 113. Są one oznaczone jako takie, ponieważ wykazały prymitywną inteligencję poprzez udawanie martwych, gdy w pobliżu znajduje się potencjalny szkodliwy bodziec. Budynki są w większości puste, z wyjątkiem dwóch, twierdzy i elektrowni. Twierdza w regionie Bet wygląda podobnie do silnie fortyfikowanego bunkra w centrum. Jest on otoczony około 25 płytami z czystego wolframu, zapewnia mu dużą odporność na wiele rodzajów broni. Król poziomu 113 jest znany z tego, że przybywa w tym miejscu wraz z większością machinarum klasy królewskiej. Region Gimel to mechaniczny szkielet otaczający cały region Bet i Aleph, podobny do fundamentalnego szkieletu całego poziomu. Niewiele wiadomo na temat Gimelu ze względu na niedostępność tego regionu, jednak bliższą inspekcję można rozpoznać za pomocą potężnych reflektorów i dalmierza laserowego. Region jest zbudowany w formie klatki z belkami nośnymi, rozłożonymi nierównomiernie w poprzek jego ramy. Dodatkowo jest domem dla 11 instancji, jednostki 35 jednego gatunku bytu luminalnego, który istnieje na poziomie 113 i innych poziomach. W najwyższych regionach klatki, ale byty te nie wydają się działać podobnie do jednostki 35 na ich poziomach. Zaobserwowano, że byt 35 naśladuje różne kształty i symbole. Najczęściej manifestują się następujące symbole. Główną cechą wyróżniającą poziom jest ogromna przepaść w inteligencji między jego bytami machinarum, a bytami z innych poziomów, przy czym każdy unikalny typ bytu na poziomie 113 ma szacunkowe IQ powyżej 125. Machinarum to wysoce inteligentne automaty, które są chronione aluminiowymi lub plastikowymi płytami i pojawiają się w różnych kształtach, rozmiarach i zachowaniach w zależności od ich roli w hierarchii machinarum. Machinarum, klasy bezpieczeństwa, to gałąź machinarum stworzona do procedur obronnych, w których można zapewnić poufność poziomu. SGM zazwyczaj zapewniają, że ich obecność jest ukryta przed wiedzą przeciwników za pomocą szyfrowania lub kamuflażu. Jednostka szpiegostwa cyfrowego, CDT. Cyfrowa jednostka szpiegostwa CDT jest powszechnym automatem szpiegowskim, który można znaleźć na poziomie 113. Cyfrowe jednostki szpiegowskie zazwyczaj wyglądają jak małe pojazdy zmotoryzowane z trzema kołami i anteną radarową zamontowaną na szczycie. Celem jednostek jest zmiana lub infiltracja dokumentów i telekomunikacji z poziomu. Jednak automaty te mogą wykonywać swoją misję za pomocą wszelkich niezbędnych prób. Jednostka szpiegostwa fotograficznego, CDT, typu obronny poufności. Jednostka szpiegostwa fotograficznego CDT lub czasami jednostka szpiegostwa fizycznego CDT jest powszechnym automatem szpiegowskim, który można znaleźć tylko na poziomie 113. Fotograficzne jednostki szpiegowskie zazwyczaj wyglądają jak małe pojazdy zmotoryzowane z jednym kołem, na którym zamontowana jest seria kamer ułożonych w kulisty wzór. Ich zadaniem jest szpiegowanie przeciwników i zapewnienie bezpiecznego przejścia naziemnym siłom machinarum. Machinarum klasy wojskowej MGM to gałąź machinarum stworzona do procedur defensywnych lub ofensywnych. MGM zawsze dzierżąc najmniej jedną broń. Ta broń może mieć różne szanse na bycie bronią do walki wręcz lub bronią dystansową. Jednostka naziemna CTMU. Wielozadaniowa jednostka naziemna typu klasycznego. Jest najczęstszą naziemną jednostką wojskową, którą można znaleźć w arsenale poziomu 113. Jednostki naziemne CTMU to humanoidalne automaty z głową zasuniętą maską, która wygląda podobnie do ptasiej czaszki bez dolnej żuchwy. Jednostki naziemne mogą być wyposażone we wszystkie rodzaje broni ze względu na ich elastyczność w zakresie ich użycia.
ponad 1200 jednostek naziemnych CTM-u jest dostępnych do użytku wojskowego. CTO Firestorm Unit. Jednostka CTO Firestorm jest najpopularniejszym latającym automatem wojskowym w arsenale Verum Terra. Zazwyczaj pojawiają się jako humanoidalne automaty bez dolnej części ciała i mogą być zajrzone w powietrzu za pomocą napędu odrzutowego, w szczególności za pomocą zasilonego wodorem plecaka odrzutowego przykręconego do szkieletu. Na obu ramionach znajdują się dwa urządzenia zapalające, zdolne do wyrzucania płomieni na odległość do 6 metrów. Ze względu na wykorzystanie plecaków odrzutowych napędzanych wodorem, jednostki są niezwykle podatne na spontaniczne spalanie podczas lotu, dlatego jednostki są wysłane jako ostatnia deska ratunku przez jednostki poziomu 113. Urządzenie wybuchowe typu CT. Urządzenie to jest powszechnym urządzeniem wybuchowym, znajdującym się w arsenale poziomu. Zazwyczaj rozmieszczane przez inne machinarum są to małe automaty przynajmujące dyski, które mogą poruszać się samodzielnie za pomocą czterech kul kulowych na spodzie. Urządzenia CTE mają zazwyczaj jeden duży przycisk na odsłoniętej stronie, malowany na czarno, czerwony lub niebiesko. W aktywacji tego przycisku wewnątrz urządzenia zapala się zapalnik, który wyzwala eksplozję o sile 200 kg TNT. Jednostka spiralna CTO. To rzadka jednostka wojskowa typu latającego, którą można znaleźć w arsenale poziomu. Jednostki helikalne CTO pojawiają się jako humanoidalne automaty bez dolnej części ciała, podobne do jednostek Firestorm. Jednostki helikalne to ich maski, wnoszące bicze, które tworzą ich dolną część ciała. Te wyrostki mogą działać jako nogi lub ręce, gdy jest to konieczne do działania w inny sposób. Od marca 2022 roku produkowano tylko 16 jednostek spiralnych CTO, a zatem podobnie jak jednostki burzy ogniowej, jednostki te są rozmieszczane w ostateczności, aby odwrócić losy bitwy. Operator przyspieszenia NTO. Operator przyspieszenia NTO to niezwykle rzadki artefakt w arsenale wojskowym Verum Terra Machinis. Operatorzy przyspieszenia są zdecydowanie największymi urządzeniami produkowanymi przez poziom od marca 2022 roku, pojawiając się jako zamontowana konstrukcja snajperska o łącznej długości 17 metrów. Operatorzy przyspieszenia muszą być pilotowani przez najmniej 3 machinarum, jeden do regulacji obrotu, dwóch do regulacji wysokości, jeden do przyspieszania i strzelania. Ze względu na ogromne rozmiary operatorów przyspieszenia zbudowano tylko jedną jednostkę. Machinarum klasy królewskiej RGM to gałąź machinarum zbudowana, by służyć królowi poziomu 113. W skład RGM wchodzi sam król, jednak w innych bazach danych król nie jest umieszczany w żadnej gałąź machinarum, jest klasyfikowany jako część samego poziomu 113. Yamato Riheliao, jego ekscelencja, jest uważany za króla poziomu 113 i machinarum. Yamato Riheliao ma smukłą, humanoidalną sylwetkę, stale noszącą karmazynową szatę z ostrym, stożkowym kapturem. Jedyną widoczną cechą ciała jest jego głowa, która wygląda jak czworościan z otworem wyżłobionym w środku, gdzie znajduje się jego jedyne oko. Yamato przeważnie nigdy nie jest widziany. Jednakże, gdy toczy się wojna między Machinarum a innymi siłami, Riheliao może być widziany na tyłach atakujących sił, obserwując z pokładu królewskiego transportowca. Jego ekscelencja jest królem poziomu 113 od 1986 roku, kiedy to poprzedni monarcha zginął podczas pierwszej wojny machiny z ludzkością w wyniku ciężkich obrażeń głowy i lewej nogi. Jednostka służebna RT. Royal Type Servant Unit to jedyny inny wariant automatu w gałęzi Royal Grade Machinarum poza Yamato Riheliao. Jednostki służebne RT wyglądają jak sześcienne kołowe automaty przynające wózki. Poza tymi szczegółami niewiele więcej wiadomo o tym typie machinarum, ze względu na ich ograniczoną widoczność. Odkrycie i historia. Verum Terra Machini został po raz pierwszy zarejestrowana w 1986 roku po pierwszej wojnie machiny z ludzkością przez wędrowców, którzy wyłonili się z pozostałości. Jeden z ocalałych, Kara Thanatos, postanowił użyć swojej uszkodzonej kamery, aby monitorować, dokąd podróżują machinarum. Robiąc to, zlokalizował drzwi wyjściowe. Na to zbłąkała się po poziomie 113 przez 25 minut i 16 sekund, aż została zauważona przez jednostkę helikalną CDT i postrzelona w dolną część nogi, biodro i głowę, co ją zabiło. Kamera filmowała przez kolejne 16 sekund, dopóki nie została zestrzelona przez tę samą jednostkę helikalną. W następnym roku każda kula została wydobyta z ciała Kary wraz z kartą SD kamery przez nieznaną osobę w absolutnej tajemnicy. Wojny z udziałem Machinarum. Pierwsza wojna Machina Człowieczeństwo, 1986 rok. Strony konfliktu. Machinarum, ludzkość, byt 33, byt 96. Pierwsza wojna machiny z ludzkością zaczęła się 26 grudnia 1986 roku, rzekomo po tym, jak 6 wędrowców z poziomu 80 wkroczyło na poziom 113 z bronią przy sobie. Błędnie uznając podróż za atak, ówczesny monarcha poziomu 113, Bismarck Riheliao,
następnego dnia wypowiedział wojnę jednostce pierwszej. Głównymi frontami wojny były poziom 0, 7, 9, 11 i 94. Podczas pierwszej wojny większość frontu została naprawiona, jednak poziom 0 dostał poważnych uszkodzeń. Ludzkość wyszła zwycięsko po pierwszej wojnie Machina Człowieczeństwo, a poziom 113 został zablokowany od reszty Bakrumów. Druga wojna Machiny na Człowieczeństwo, 2014 rok. Strony konfliktu: Machinarum, podmiot 67, ludzkość, podmiot 96. Druga wojna Machiny z ludzkością rozpoczęła się 29 września 2014 roku, spowodowana pogłębiającym się napięciami między Machinarum a ludzkością po zawarciu porozumienia obronnego między Machinarum a podmiotem 67 oraz dalszą militaryzacją ludzkości, zwłaszcza po zmilitaryzowaniu MEG i Bakrum Remodeling CEO. Deklaracja wojny została podpisana przez nadzorcę A i B, deklarując, że kontynuacja Machinarum była równoznaczna ze zezwoleniem na formowanie się osobliwości wywiadowczej na naszym podwórku. Zespół KAR przeprowadził nalot na region Aleph i poziom zabawy do 2 października 2014 roku. W październiku Yamato Rihelie zadeklarował, że wszystkie zasoby wojskowe na poziomie 113 zostaną rozmieszczone przeciwko siłom atakującym. Spowodowało to wysłanie linii frontu na granicy poziomu 11, 4 i 302. Poziom uważanych za kluczowe dla ekosystemu Bakrum. Zawieszenie broni zostało uzgodnione do 30 października 2014 roku, a siły podmiotu pierwszego zostały zmuszone do opuszczenia 8 poziomów, w tym poziomu 6 i 10. Bazy, placówki, społeczności. Od czasu II wojny Machiny z ludzkością żadne kolonie zbudowane przez ludzi nie są dozwolone na poziomie 113. Jeśli taka zostanie zbudowana, Machinarum wprowadzi politykę strzelaj by zabić wobec wszystkich przebywających tam ludzi. Wejścia i wyjścia. Wejścia. Zredagowane zgodnie z porozumieniem o zawieszeniu broni. Wyjścia. Obecnie wiadomo, że wyjścia z poziomu 113 istnieją tylko na poziomach 11 i... Poziom 11. Niekończące się miasto. Aby wejść na poziom 11, musi lokalizować drzwi wejściowe wewnątrz regionu Aleph, prowadzące do innych losowych drzwi wyjściowych na poziomie 11. Po wyjściu drzwi są automatycznie zablokowane, uniemożliwiając wejście w obie strony. I cóż, to było na tyle z tego poziomu. Jeśli dotrwaliście do końca, dajcie po sobie znak komentarzu, łapkę w górę lub subskrypcję. Zachęcam Was też do wsparcia kanału. Oczywiście jest to nieobowiązkowe, ale dzięki temu macie szybszy dostęp do filmów z Backrooms. Ja się żegnam i do zobaczenia. Na razie.